29 sierpnia 2022. Witajcie Lechici na kanale Ariana. Co tydzień będę nadawał, publikował na BitShoot i YouTube. Dwa identyczne nowe filmy w niepublikowanym w języku polskim informacjami bieżącymi i wiedzą. Niech to, że cenzorzy wycięli w nich czat, komentarze, was nie zraża. Nie zwracajcie uwagi na zaniżone wielkości obejrzenia filmów, niektóre są niższe nawet o 90%. Niekiedy łapek w górę jest więcej niż odsłon. Jak to możliwe? Manipulacja, promowanie zawyżonych statystyk z kłamstwami zgodnymi z mainstreamową narracją i obcinanie takich audycji jak moja jest na porządku dziennym w YouTubie. Prawda sama się obroni. Potrzebna jest jednak wielka tuba wolnych ludzi. Celem moim jest targetem 100 tysięcy subskrypcji. Więc subskrybujcie i rozsyłajcie te filmy, przekazujcie wiedzę, szczególnie na BitShoot, gdzie statystyki nie są zmanipulowane i można wesprzeć moją działalność głosując portfelem. Zbieram na naszą platformę, na której będziemy spotykać się regularnie oraz głosować nad żywotnymi naszymi sprawami. Każdy darczyńca nabywa w proporcjonalnej do inwestycji części prawa własności do tej platformy w budowie. Pierwsza zbiorowa próba łączności na podobnej, bezpłatnej tymczasem platformie już niebawem. Będzie to nagłośnione, nie przegapicie, nie ma obaw. Nawet milion ludzi świadomych będzie mogło tam mówić i głosować zgodnie z regulaminem platformy. Arian odkłamuje zakłamane, ukazuje zakryte, łączy kropki i układa puzzle dla was o świcie. Na YouTubie amputowano na moim kanale komentarze, czat, obcinają czołówkę, zaniżają oglądalność, łapki, polubienia i subskrypcje o monetyzacji nawet nie wspomnę. Wyczerpali już wszystkie restrykcje co do mojego kanału, więc istnieje uzasadniona obawa, że w końcu filmy moje będą usunięte z YouTube'a. W związku z tym będę publikował na innych platformach równolegle, o czym każdorazowo powiadomię moich widzów i słuchaczy, Lechitów Arbów. Od 27 sierpnia 2022 roku jest to BitShoot. Tam na kanale Jan Arian publikuję równolegle te filmy, które też tutaj są na YouTubie. Ta historyczna nasza narodowa godność, Lechia, Lechici, Lachy i Laszki zostały nam imputowane. Powinniśmy do nich wrócić i używać wyłącznie imienia Lechi, manifestując w ten sposób odzyskanie naszej świadomości oraz tożsamości narodowej i naszej dumnej historii. Bo to nam odebrano, aby nas zniewolić. Jeśli więc chcemy na powrót być wolni, wróćmy do naszych najstarszych korzeni, wróćmy tam, gdzieśmy się zgubili. Kapitan Arian prowadzi akcję poszukiwania zaginionych na morzu. Wspieraj akcję Ariana. Odzyskamy wszystko, zaczynając od naszego prehistorycznego imienia Lechi, Lachów, Lechitek, po naszą świętą ziemią Lechię. Odzyskamy suwerenność, własne wierzenia oraz należną nam prehistorycznie pozycję międzynarodową, a wtedy wrócimy do tytułów pan, pani, które dziś wydają się sztuczne, gdyż żeśmy wraz z wytarciem nas z mapy Europy aż do dzisiaj utracili prawo do tego tytułu. Przestańmy wstydzić się własnej prastarej godności Lachów. Uzurpator z udziałem okupantów zmienił i narzucił nam nasze dobre imię, odcinając nas tym samym od naszej historii i tożsamości narodowej. Winniśmy je przywrócić. Przepędźmy uzurpatorów, sięgnijmy po rodowe srebro w naszej ziemi, skończmy z nędzą naszych ziomków, nie dajmy się więcej upokarzać, tolerując jałmużnę i żebractwo na naszych ulicach, pod wieżami okupanta. Żyjemy i żyć będziemy na naszej świętej ziemi, w najbogatszym kraju świata. Moim dążeniem jest, abyśmy tego doznali, doświadczyli, żyjąc w dostatku, sławie i chwale. Niech się stanie, niech się stanie, niech się stanie. Kochani, dzisiaj temat niezwykły, obrzydliwy swoją drogą, trzeba przyznać, dla ludzi o zdrowych zmysłach. Jednakże rzeczy się dzieją
i nie powód tego, żeby się wstydzić. Okazuje się, że od dawien dawna rzecz całą nam przedstawiano, ale żeśmy nie byli tego świadomi. Pamiętacie ten obrazek? Jaś i Małgosia. Czy kojarzycie tą historię? Jaś był tuczony w chlewiku przez 4 tygodnie. Baba Jaga chciała je zjeść, te dzieci, ale Jaś wepchnął ją do pieca. No więc, słuchajcie, wielu z nas wychowało się na tej bajce. Minęło kilkadziesiąt lat. Okazuje się, że bajka to niekoniecznie dzisiaj jest bajką. Otóż rzeczy, które dzisiaj chcę tutaj przedstawić, no, lekko mówiąc, przestrzegają mnie o pewien tutaj taki, bym powiedział, temat wrażliwy. Deszcze mnie przechodzą, jak o tym myślę. Jest to obrzydlistwo, także trzymajcie się blisko wychodka dzisiaj. I chociaż naciskanie na pranie mózgu, jakie się w tej chwili odbywa, i otwarte mówienie o jedzeniu ludzkiego mięsa oraz sprzedawanie go w sklepach jako mięso celebrytów jest dość powszechnie na zachodzie forsowane. U nas jeszcze w naszej, na szczęście tutaj, kulturze jest to mniej podatne na jakieś zainteresowania, ale rzeczy nadchodzą wielkimi krokami. Jak wiecie, no, pozbawili tutaj rolników możliwości sprzedawania na placach swoich produktów. Generalnie dążą do głodu, niszczą plony. Podpalili nawet tutaj, Żeleński na Ukrainie podpalił olbrzymie hektary przed żniwami. Wczoraj byłem na pięknej imprezie na dożynkach u Wagnera, w Wagnerówce. No i jestem nastrojony bardzo pozytywnie i myślę o tym żywności, więc pomyślałem, że dzisiaj dla równowagi też o żywności, ale w sposób właśnie obrzydliwy, w taki, jak to tutaj czciciele Bala, którzy pragną ofiar i piją adenochron, krew dęczonych przed śmiercią dzieci, zwyciężą i będą mieli swoje piekło na ziemi i ofiary dla Bala na otwartej przestrzeni. Nie wiem tego, ale to zależy głównie od nas. Powinniśmy się temu bardzo ostro i mocno przeciwstawić. Czy uda im się sprawić, żeby świat podążał za tradycyjnymi upadłymi? No, wątpię również, żeby im się to udało. Niemniej próbują i rzeczy się dzieją. Pytanie, czy uda im się sprawić, że matki zjedzą ich własne dzieci, a wioski będą gotować wuja Józefa? Jak oznaczą te mięsa w sklepie? Czy będą mieli sekcję dla dorosłych i dla dzieci, tak jak u McDonalda? Czy będą przyprawy, duch kucharza i książki kucharskie? Słuchajcie, być może się wam to wydaje nieprawdopodobne, jednakże rzeczy się dzieją. Szwedzki naukowiec opowiada się za jedzeniem ludzi w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Naukowiec ze Szwecji wygłasza kontrowersyjną prezentację na konferencji dotyczącej przyszłości żywności. Kluczowe dania na wynos. Badacz behawioralny ze Szwecji uważa, że kanibalizm trupów stanie się konieczny ze względu na skutki zmian klimatycznych. Kontrowersyjną prezentację wygłosił w szwedzkiej telewizji podczas konferencji Future of Food w Sztokholmie. Naukowiec przyznaje, że ten pomysł musiałby przezwyciężyć wiele tabu. Czy to już Halloween? Nie wiem. Czy wiecie, że w Szwecji cmentarze poza 300-letnimi jako muzeum przy kościołach
ciężko znaleźć. Nieboszczycy tam raczej długo nie leżą, o ile w ogóle. Zaraz wasze przekonanie, że być może jest inaczej, troszkę podważę. Szwedzki naukowiec wywołał poruszenie, twierdząc, że aby powstrzymać złe skutki zmian klimatu, ludzie muszą zacząć wzajemnie się zjadać. Oczywiście nie nawołuje do totalnego kanibalizmu, jak to było praktykowane w historii. Uważa raczej, że jeśli to tylko przełamiemy kilka bardzo oczywistych tabu, moglibyśmy rozważyć zjedzenie ludzkich zwłok. Mówiąc o szczycie gastro skoncentrowanym na żywności dla przyszłości szwedzkiej telewizji, behawiorysta i strateg marketingowy Magnus Sudelsund ze sztokholmskiej szkoły ekonomicznej zaproponował, aby naprawdę zmierzyć się ze skutkami zmian klimatycznych, musimy przebudzić się, według niego. Pomysł, że jedzenie ludzkiego mięsa powinna zostać omówione jako operacja w niedalekiej już przyszłości. Oto ten Einstein od kanibali. Słuchajcie, Sudelsund wykorzystał swój wywiad telewizyjny na kanale szwedzkiej telewizji TV4, aby wygłosić prezentację PowerPoint zatytułowaną Czy można sobie wyobrazić, że jesz ludzkie mięso? Skierował pytanie tytułowe do swoich słuchaczy. Zadał też kolejne pytania, czy kanibalizm jest równorzędny i zrównoważony, czy kanibalizm jest rozwiązaniem dla zrównoważonego rozwoju żywności w przyszłości oraz czy my ludzie jesteśmy zbyt samolubni, by żyć w sposób zrównoważony. Tutaj trzeba powiedzieć, że idea nie jest zupełnie nowa. Już w średniowieczu pokazywano tego typu obrazki. Rzeczy się działy dosyć tutaj makabryczne. W czasach, kiedy wprowadzono chrześcijaństwo, ludzie słowa jedzcie, pijcie moje ciało, mieli zrozumienie, że są tymi bogami, więc zaczęli się zjadać. Taka była narracja. Dzisiaj Kościół się tego wstydzi, ale to są przysięgi tej obrzydliwej religii i słowa ich. I to są rzeczy, które miały i mają miejsce po dzień dzisiejszy, jak najbardziej. I zaraz do tego tutaj szczegółowo przejdę, pokazując jeszcze inne takie kwiatki z średniowiecza na początek. O tutaj mamy grilla, to co barbecue, co bardzo lubimy, ale potrawką, jak wiadomo, jest, albo jak widać na załączonym obrazku, jest właśnie ludzkie mięso i to są bardzo stare, jeszcze przedśredniowieczne tutaj malowidła tego typu, ale przechodząc już dzisiaj do tego, co mamy obecnie. Więc tutaj, jak widać, serwowane nam są rozmaite tego typu atrakcje. I oczywiście cała rzecz zaczyna się od promowania tego bezeceństwa na kanwie różnych tutaj pseudo jakichś artystów. Naukowiec uznał istniejące od czasu starożytnych konserwatywne tabu przeciwko spożywaniu ludzkiego mięsa i postrzega to jako główną przeszkodę w rozprzestrzenianiu się tej idei. Z drugiej strony
Sutherland twierdził, że nasze przyszłe źródła pożywienia będą prawdopodobnie coraz rzadsze, więc ludzie musieliby myśleć nieszablonowo, aby zdobyć pożywienie, biorąc pod uwagę zwierzęta domowe, owady, takie jak koniki polne i robaki, i tu właśnie pojawiają się ludzie. Naukowiec uważa, że gdyby ludzie byli stopniowo wprowadzani do jedzenia ludzkiego ciała, byłoby wystarczająco dużo chętnych. Według naukowca opór, który ludzie muszą pokonać, aby zaakceptować jedzenie innych ludzi, jest powiązany z egoizmem. Tak więc, ale jako ekspert od zachowania uważa, że ludzi można ostatecznie oszukać w celu podejmowania jego zdaniem właściwych decyzji. Wielu z Was pewnie wie, że takiego oszustwa dokonał McDonald's i w tamtych hamburgerach diabeł wie co siedzi. Różne słuchy chodzą, no nie zbadałem tego osobiście, ale coś jest na rzeczy. Zaraz zobaczycie mnóstwo serwisu fotograficznego przygotowałem do tych treści, żeby nie było wątpliwości, i rzeczywiście po prezentacji Sutherlanda w publicznej telewizji zadano pytanie, czy widzowie chcieliby spróbować ludzkiego mięsa. 8% podniosło ręce, wyraźnie akceptując tą propozycję. Sam naukowiec też jest otwarty na przyjmowanie, przynajmniej spróbowanie, jak się wyraził. Ludzkie mięso, jak stwierdził Sutherland, jest znacznie bardziej zrównoważone niż mięso i nabiał, jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb żywieniowych, zwłaszcza jeżeli normalna żywność stanie się w przyszłości niedostępna z powodu globalnego ocieplenia. No, słuchajcie, zenitu dochodzą te brednie. I dalej, a jeżeli nadal nie jesteś wystarczająco przewrażliwiony na temat tego całego przedsięwzięcia, z tego artykułu, można wydobyć termin oznaczający przemysł mięsa ludzkiego. Miejmy nadzieję, że tak naprawdę do tego nie dojdzie. No ale okazuje się, że ten przemysł, słuchajcie, po cichutku, za naszymi tutaj oczyma i za naszymi uszami, już ma miejsce, i zaraz przejdziemy do serwisu fotograficznego, bardziej tutaj oddającego, jak wiadomo, jedno zdjęcie zastępuje tysiąc słów. W międzyczasie Sutherland proponuje zorganizowanie kolejnych seminariów na temat swojego pomysłu. Pod filmem będzie możliwość skorzystania z linku i obejrzenia zwiastunu klasycznego filmu Soylent Green z 1973 roku, także ma bez mała 50 lat film, z udziałem Charlestona Hattona, który przedstawia hollywoodzkie podejście do tego makabrycznego tematu. Okazuje się, że Soylent Green, 73, oficjalny zwiastun będzie tutaj dostępny u mnie, podlinkuję ten tutaj film pod programem dzisiejszym. Pierwsze błędy kanibalizmu, mówi naukowiec, że ludzie muszą jeść innych ludzi, aby walczyć ze zmianą klimatu. No słuchajcie, ja nie wiem, jakie to na Was robi tutaj wrażenie, to co mówię, ale po prostu no, nie mieści się w głowie, że skądinąd by się wydawało, jak się okazuje, tylko pozornie by się wydawało, poważni ludzie. No, kolejny profesor od jakichś bredni. W najbliższym czasie będziemy mieli jeszcze kolejne takie tutaj spotkanie we Wrocławiu, też z takim Einsteinem, od rzeczy, których nie ma i nie było, i też utytułowanym wielce. No, ale to inna, już tu znowu dygresję, mam taką tendencję, znowu wchodzę. Ludzkie mięso, jak twierdzi Sutherland, jest znacznie bardziej zrównoważone niż mięso i nabiał, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb żywieniowych, zwłaszcza normalnego odżywiania dziennego dla zdrowych ludzi. Według Sutherlanda
rozmowa na temat jedzenia ludzkiego mięsa pomoże odstygmatyzować ten pomysł, który uważa za ogólnie bardzo pożyteczny, że ogół społeczeństwa może i powinien zostać oszukany w kanibalizmie lub tym, co nazywa się podejmowaniem właściwych decyzji dotyczących diety. Dla ich własnego dobra. No, mają tą tendencję, że dorabiają jakąś teorię quasi naukową do każdej bredni, jaką tam w tym chorym umyśle im się roi. Zapytane na ostatnim Gastro Summit, czy osobiście wybrałby jedzenie ludzkiego mięsa, Sutherland odpowiedział, że jest na to otwarty. Twierdzi również, że około 10% jego publiczności jest również otwarte na próbowanie ludzkiego mięsa. No i te głosowania tam w studio miały rzeczywiście taką statystykę. Czuję się nieco niezdecydowany, ale żeby nie wyglądać na zbyt konserwatywnego, musiałbym powiedzieć, byłbym otwarty, przynajmniej na jego degustację, powiedział w TV4 w Szwecji. Kerry Perry natomiast mówi, że ludzkie mięso jest absolutnie najlepsze i super zdrowe i dla ciebie, i dobre, i pożywne dla ciebie. Kerry Perry to jest taka gwiazdeczka, o właśnie ta. Jak widać, ma nierówno pod sufitem, a nawet coś tam jej się świeci. No naprawdę, słuchajcie, rzeczywiście czasy ostateczne. Sutherland zasugerował również, że ludzie tną i pieką martwe zwierzęta, zamiast grzebać je w ziemi lub kremować z powodu globalnego ocieplenia. Nawiasem mówiąc, piosenkarka na ekranie, pop Katy Perry, w swoim tam krótkim wypowiedzi, jak to u blondynki, no miała tutaj swoje 5 minut i zachwalała, że jakoby paluszki lizać, ale dosłownie. Również wierzy, że kanibalizm jest drogą do pójścia ludzkości naprzód. No, niedawno stwierdziła, że ludzkie mięso jest najlepszym mięsem, jakie jadła w życiu, a kanibalizm ma złą reputację bez uzasadnienia. Kanibalizm jest o wiele bardziej popularny, niż mogłoby się wydawać, zasugerowała Perry, dodając, że tak wielu ludzi w Hollywood mówi, że ludzkie mięso jest najbardziej, absolutnie najlepszym mięsem na świecie. Perry, która wychowała się w religijnym domu, zaczęła strzelać do swoich rodziców, do tych, którzy sprzeciwiali się kanibalizmowi, w tych wrażliwych chrześcijan i ich obłudnych cnót i moralności, tak się o nich wyraziła. No naprawdę, według Perry, która sama jest kanibalem, ludzkie mięso, jak powiedziała, jest super zdrowe i super dla ciebie. Do wszystkich swoich fanów tutaj takie plany zaczęła wygłaszać. Inną taką gwiazdką, która też ma, jak widać, pod sufitem lekko skrzywiony berecik, no nawet widać ten berecik, właśnie ma tam jakąś karkóweczkę zamiast berecika. No i zwróćcie uwagę na ten strój tej gwiazdeczki. No po prostu brak słów, no cała, widzicie, obłożona mięsem, ścierwem jakimś. Słuchajcie, no po prostu nie wiem, jakie to komentarze będziecie tutaj czynili pod tym nagraniem, ale słuchajcie, to się dzieje. To się dzieje. Tutaj znowu jeszcze buciki do tego. Tutaj najnowszy fason, jak widać, na koturnie ze schabowego. No i słuchajcie, znowu tutaj ten gwiazdo Uniwersytetu Szwedzkiego. Jak widać, tutaj jakieś cynaderki, pucka, coś tam. No i jak gdyby jego przodek tutaj u góry chyba zajada się. I jak widać, inne takie.
Tutaj taka nowa restauracja przy okrągłym stole, prawie jak rzecz się dzieje w Japonii, stąd tutaj ten i Chinach też. Tutaj te okrągłe stoły są bardzo modne i tutaj taka poruszana środkowa ta platforma, można sobie tam zamówić i tam jakiś usłużny kelner poda odpowiednią porcyjkę wybraną przez siebie. Także okropieństw tego typu jest tutaj znacznie więcej. No cóż, mamy tutaj do czynienia, no brakuje mi właściwego określenia, ponieważ jedzenie ludzkiego mięsa w moim tutaj jakimś kulturowym przedziale to jest w ogóle poniżej wszystkiego. No inna tutaj gwiazdka z kolei, taka szyneczką parmeńską obłożona sukieneczka, wszystko elegancko pasuje, dopasowane. No i to się w tej chwili w Hollywood i w Stanach bardzo powszechnie promuje jako rozwiązanie. Według tego szwedzkiego profesora jest to tutaj rozwiązaniem nadchodzącego głodu. Słuchajcie, są też takie tutaj zdjęcia bardziej agresywne, ale słuchajcie, no trzeba stwierdzić, że powstały już takie przedsiębiorstwa, które tutaj bardzo profesjonalnie do tego się zabrały. No i zobaczcie, macie tutaj ubojnie, także dosyć drastycznie. The New York Times jest kolejnym zwolennikiem i propagatorem kanibalizmu, który w ostatnich latach opublikował wiele artykułów, które mają na celu odstygmatyzowanie konsumpcji ludzkiego mięsa, twierdząc, że ma swój czas i właśnie on nadszedł. Teraz rażące propagandowe złe, teraz rażące propagowanie zła jest trudne do zniesienia nawet dla wielu lewicowców, o czym świadczy fala negatywnych odpowiedzi, które Times otrzymał na Twitterze. Notoryczne skrajne lewicowe platformy mediów społecznościowych mimo wszystko propagują te bezeceństwa. Od lat 20. wiemy, że kanibalizm powoduje chorobę wściekłych krów, napisał ktoś do News Push, takiego czasopisma żywieniowego. Dotyczy to kanibalizmu w większości, jeżeli nie we wszystkich miejscach. Jeżeli krowa zje mięso krowie, w końcu zachoruje na chorobę szalonych krów, czyli chorobę prionową lub chorobę Creutzfeldta-Jakoba, jak wiadomo. Podobno istnieje kilka wariantów, ale wszystkie są zasadniczo tym samym. Niszczy twój mózg i doprowadza cię do szaleństwa. Kuru jest również wariantem. Kuru to taka też tutaj nowa odmiana. Może przeczytać. Jest to znane od bardzo dawna, a informacje te pochodzą od wirusologa z 55-letnim doświadczeniem w badaniach, który pracował w służbie zdrowia publicznego z naukowcem, który zdobył Nagrodę Nobla. Choroba Creutzfeldta-Jakoba może cię zabić w ciągu roku, podczas kiedy niektóre warianty trwają znacznie dłużej. Elity, tak zwane, te właśnie tutaj celebrytki między innymi i celebryci od dłuższego czasu popierały kanibalizm. Profesor Sutherland po raz pierwszy przedstawił swój niepokojący argument podczas panelu zatytułowanego Czy możesz sobie wyobrazić spożywanie ludzkiego mięsa? Na szczycie gastro to powiedział. Zapytany podczas wywiadu, czy chciałby jeść ludzkie mięso, potwierdził kolejny raz, że owszem, i 10% jego słuchaczy również niezmiennie potwierdziło to. Czuję się trochę niezdecydowany, ale muszę powiedzieć, jakbym nie był tak otwarty, a jednak jestem, to muszę się przychylić, że chętnie co najmniej bym spróbował. Profesor powiedział też swoim słuchaczom, że ludzie powinni jeść owady. Przygotuj się na swoje martwe zwierzaki, dodał na koniec.
Profesor Sutherland jest ostatnią wybitną postacią, która popiera kanibalizm. Pierwsza na świecie ludzka rzeźnia na londyńskim rynku mięsnym Smithfield, podlinkowane to będzie oczywiście, jak zwykle. I tutaj mamy kolejne takie atrakcje. Jak dla kogo? O, na ten przykład, to wygląda mi na science fiction jakieś, ale czasy ostatnie przynoszą ostatnie rozwiązania. I tutaj kolejna taka, o, ktoś sobie odłożył nóżkę i rączkę dla lepszego smaku, żeby sobie trochę tutaj powisiała. Jak dziczyzna bez mała, takie rzeczy. O, tutaj jest właśnie pan, tutaj proszę zauważyć, że ma tasaczek w rączce i rączkę, drugą rączką przytrzymuje, po czym ją tam odpowiednio odcina od reszty. No słuchajcie, no tutaj sprawa się. Aha, to jest chyba to samo. Tak, a tutaj kolejna ilustracja. O, już lada chłodnicza, słuchajcie. Lada chłodnicza. No to rzeczywiście coraz ciekawiej. Już jest tutaj popyt pobudzony przez celebrytów, a tutaj podaż od razu. O, tam wspominałem o tych robaczkach, to taki obiadek celebrycki z tego wynika. Także mięsko przypełzło i tam troszkę papryki dla zabicia smaku właściwego. Aha, dobrze. I tutaj, słuchajcie, jest oczywiście waga u góry, tak, rączka, dłoń waży ileś tam. Nie znam cen tych surowców, tych tutaj atrakcji kulinarnych. No, ale słuchajcie, co do krwi, to nie jest tania. Krew na przykład 8 tysięcy, jeżeli taki od tam 16 do 24 roku, to 8 tysięcy baksów za litr. To jest taka dobra cena ponoć. Tutaj oczywiście, o, tutaj jest taki, słuchajcie, żeby was nie zmyliło, ale to jest chlebek. To jest chlebek. Jeden z piekarzy takie wypieki tutaj. No trzeba, wiadomo, mięsko dobrze z chlebkiem. No to macie, żebyście nie wypadli z kursu, no to macie oprócz mięska, ala mięsko w formie wypieku takiego piekarskiego z takiego ciasta jak na chleb. Tutaj już jakaś taka, widać, niespodziewana widocznie. Jakaś dostawa, no to ją zafoliowali i do lodówki. Tak. A tutaj znowu oferta sklepowa z wagą. Są ponoć już takie tam gdzieś w Nowym Jorku i w ogóle w Ameryce i w Szwecji takie atrakcje. Także sklep przy ubojni, jak widać, w tle. No takie rzeczy. I tutaj. I tutaj z kolei przechodzimy po obiedzie, jak wiadomo. Dobrze jest zamówić deser, akcent słodki. No i tutaj deserek macie. Deserek w formie paluszka. To jest taki rodzaj ciasteczka. Rodzaj ciasteczka i nie jedynego. Tutaj możemy mieć inną część. O, uszko może. Proszę bardzo. Łyżeczka w kształcie uszka. Taka do nabierania właśnie tych ciasteczek specjalna. Tutaj kolejna oferta. No słuchajcie, zwłaszcza tutaj ten pierwszy od nas rządek. Jak widzicie, to przypomina przyrodzenie męskie. Języczki tutaj, proszę bardzo, paluszki, oczko, proszę bardzo, uszka. Co tam tylko wam się zamarzy, to wszystko same słodycze, tak, same słodycze.
Tutaj znowu wypiek cukierniczy, paluszki od stóp, także posypane pudrem, oczywiście, żeby lepiej smakowało. Tu z kolei stópki, jakby ktoś tam chciał, z lukrem oczywiście, takie rzeczy. Tutaj znowu ciasteczka. Ciasteczka, taka zakąseczka mała. Prawdopodobnie i jedynie. No i cóż, słuchajcie, nie za długo trzymam te tutaj wszystkie atrakcje ilustracyjne, bo by mogło was tutaj zniesmaczyć. Nie było to moim celem, ale to się dzieje i moim tutaj obowiązkiem uznałem jest powiedzieć wam o tym. Ale nie obawiajcie się, mięso, o którym mowa w rzeczywistości, nie jest ludzkie, tak piszą przynajmniej w szwedzkiej prasie, chociaż nie jest jasne, z jakim mięsem mamy do czynienia. Brutalnie czy nie, nie możemy nie podziwiać wyraźnego kunsztu dzieła, które zawdzięczamy artystce Sharon Baker. To dotyczy się tych kreacji tam z mięsa, które te gwiazdy, celebrytki pokazywałem. O właśnie, o tą chodzi gwiazdkę w szczególności. No i kolejna jej kreacja z bucikami razem, tak. No oczywiście, oczywiście. Sądząc po wyglądzie tej strony internetowej, to na swojej stronie to pokazywała, stworzyła już kilka przerażających prac, takich właśnie jak odlewy ludzi z chleba. Więc to jest reszta tego złego świata, które jeszcze tutaj u nas na szczęście nie dotarło do nas, ale naprawdę nie ma w tym miejsca ani dla Boga, ani dla chrześcijan, ani nikogo innego niż praktykujący luciferianie i wierzący w Bala. Czas się obudzić i skończyć te nikczemne czyny. Nigdy się nie poddają, natarczywi są, pchają ten swój wózek do przodu i czas powiedzieć temu stop. Już nie chcemy tego świństwa. No ja tutaj daleko dalej jeszcze bym powiedział, ale powiem to daleko dalej właśnie już nie dzisiaj, a trzeciego. Tutaj krótka zapowiedź, ewentualnie, jeżeli mam tutaj to przygotowane, w najbliższym czasie powiem o najnowszych odkryciach i tym, co się zajmę, ale tutaj akurat nie. Aha. No tak, tutaj. Te linki ja to oczywiście podlinkuję. Dobrze, kochani, no tyle na dzisiaj, tyle na dzisiaj. Następne relacje w tym tygodniu. Przygotuję może coś teraz dla odmiany innego, lżejszego. No cóż, nie mogłem tego przemilczeć, ponieważ takie materiały tutaj nadchodzą od moich respondentów. Więc pokazałem, co miałem do pokazania. Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjne. No ale tak jak powiedziałem, rzeczy się dzieją, więc niczego pod dywan nie będę zamiatał. Jakkolwiek to szokujące, to tak jak wspomniałem, jest to dość stare i jeszcze z naszych bajek, na których żeśmy się wychowali, starych to gdzieś tam zakorzeniono od Jasia i Małgosi.
No i tym optymistycznym akcentem smacznego życzę i do zobaczenia już następnym razem w następnej audycji. No więc słuchajcie, no taka dzisiaj mnie naszła tutaj taki nastrój i tyle po tych dożynkach w temacie żywności, nieco inaczej. Ale powiem wam lepiej, zakładamy kooperatywy spożywcze. We Wrocławiu powstanie właśnie trzeciego, pierwsza taka. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych, żeby nam tego nie podawano. To musimy wiedzieć, co jemy, od kogo to bierzemy. No i właśnie poznacie miejscowych rolników, ich produkty mają być tutaj, z ich zapowiedzi wynika, szeroko eksponowane. Nawiążemy kontakty, znajomości z tymi rolnikami i zawiążemy kooperatywę, a przy okazji zinwentaryzujemy nasze zdolności kreacji i umiejętności rąk, żeby się nimi wymieniać, i to w skali kraju. A poza tym będzie ta debata, która tam się zapowiada dosyć atrakcyjnie. Zapraszam wszystkich raz jeszcze 3 w budynku NOT o godzinie 9 rano startujemy i potrwa to cały dzień, aż do 19, może dłużej nawet. No i do zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do następnego.